Witajcie moi widzowie, z tej strony Kuba Kogwit, nas w kolejnym odcinku na moim kanale z Rutfans Blitz. A dzisiaj przedstawię wam brytyjski czołg ciężki 8 tyru Charlemagne. Jakbym miał powiedzieć w skrócie, jak wygląda ten czołg, no to powiedziałem, że to jest połączenie brytyjskiego Charioteera oraz Conquerora, czyli no Tadeka z czołgiem ciężkim. No nie tylko ze względu na, powiedzmy, wygląd, ale też na parametry. A jak te parametry wyglądają i co ma wspólnego ten czołg z Conquerorem i Charioteerem, no to dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zanim przejdziemy jednak do omówienia tego pojazdu, chciałem was zachęcić do zostawienia subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie też komentarz, ocenicie sam pojazd oraz sam film. I zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, a my lecimy teraz z przedstawieniem wyposażenia. O załodze i badaniu nie muszę raczej mówić, bo to jest dość oczywista rzecz. Kamuflaż też jest raczej dość oczywistą rzeczą, 2% maskowania daje, więc no warto byłoby go założyć, aczkolwiek jeżeli nie macie kamu, to raczej zbyt dużo nie stracicie. Co natomiast do materiałów eksploatacyjnych, no nie ma tutaj nic nowego, nie ma żadnych wyjątkowych materiałów, więc no będzie to totalna podstawa, wielozadaniowy zestaw naprawczy, adrenalina, zestaw naprawczy. Myślę, raczej bym nic innego nie zmienił i to raczej byłaby podstawa. Można ewentualnie dać tu posprężarkę zamiast naprawy, ale to raczej jest dla mnie nieopłacalne. Więc tak wygląda miło materiały. Jeżeli chodzi o zapasy, założyłem ciastko i herbatę wzbogacone paliwo oraz standardowe paliwo. Można zamiast tego paliwa dać na przykład ciastko, przepraszam, czarną herbatę albo zestaw ochronny. Ja jednak wolę wodzić taki zestaw. Amunicję założyłem tak, 17 przeciwpancernych, 15 pocisków specjalnych oraz 3 hajeki. No i z wyposażenia będzie tak, na pierwszym poziomie skalibrowane pociski. Zmodernizowane moduły, można dać systemizacyjne, jak ktoś chce. No i ulepszona optyka. Jak ktoś woli, nie wiem, bardziej zaskoczenia strzelać, to może być siatka maskująca. Jednak uważam, że na czołgi ciężkie jest to średnio przydatne. Na drugim poziomie będzie ulepszony system naprowadzania, staranny montaż oraz ulepszone sterowanie dla lepszego obrotu. Na trzecim poziomie będzie dział wyborowy, można dać stabilizator. Ja jednak wolę mieć celniejsze dział niż szybsze skupianie. Z żywotności skrzynka z narzędziami oraz system dostaw materiałów. Jak wodzicie, zamiast naprawy turbo z pożarkę, materiały z góry póki też nie będą złym wyborem. Ja jednak ze względu na to, że mam tylko adrenalinę, system dostaw materiałów moim zdaniem jest o wiele lepszy w tym przypadku. Także tak wygląda wyposażenie. Czas przejść teraz do pierwszej potyczki. Pierwsza bitwa, którą wam przedstawię, będzie na Alpenstadt w trybie dominacji. Losowanie z dziewiątkami oraz ósemkami, więc no losowanie dość trudne. Mam nadzieję, że bitwa trochę potrwa, bo chcę o tym trochę opowiedzieć, a jak mam 3 minuty na przedstawienie czołgu, no to jest moim zdaniem za mało, żeby opowiedzieć o pojeździe. Dobra. Od razu może przejdźmy do omówienia, zacznijmy od mobilności, więc jeżeli chodzi o mobilność, czołg jest dość przeciętny pod tym względem, jedzie maksymalnie 35 km na godzinę. Moc silnika też jest dość średnia, pozwala nam na rozpędzić się do prędkości maksymalnej, ale tylko z górki czy na prostej drodze dość długiej. W innym przypadku raczej będziecie dość długo czekali na dobrą mobilność. Obrót też przeciętny z dwoma benzynami z ulepszonym sterowaniem wynosi niecałe 30 stopni, więc no widzicie. Mobilność można powiedzieć, że jest takim trochę minusem tego pojazdu i on dość jedzie mozolnie. No i też można powiedzieć, że porównać tą mobilność można do Conquerora, bo on też bardzo podobnie jeździ. Jeżeli chodzi o pancerz, no to czołg ma dość miękką dolną płytę, no znaczy no miękką po prostu dolną płytę. Trochę bardziej wytrzymałą górną, ale też bez przesady. Natomiast mamy mocną wieżę i ona na pewno odbija dość sporo. Jest garnek, ale no niewielki, zatem no myślę, że wieżą na spokojnie można grać. Gorzej oczywiście z bokami i z tyłem, bo on wpuszcza bez problemu każdy pocisk. Także widzicie. Pancerzowo wypadamy dość nieźle, jeżeli chodzi o grę na wieżę. W innych wypadkach niestety jesteśmy penetrowani przez niemal wszystko. Jeszcze warto powiedzieć z plusów, że mamy sporo HP, no 1800 podstawowo, ze wzmocnieniem 1000 ponad 900, więc widzicie. Też możemy nie jeden pocisk przeżyć, nie jeden pocisk zebrać z jakiegoś tam większego stresu. Więc widzicie, wytrzymałość jest nawet na dobrym poziomie, też można porównać tą wytrzymałość do Conquerora. Jeżeli chodzi o natomiast to działo, no to działo tu już można porównać do tego Charioteera, do którego też przyrównałem, że połączenie Charioteera i Conquerora na początku. A co jest podobnego Charioteera? Chodzi oczywiście o pociski. No mamy na zwykłych pociski z penetracją 340 oraz 400 alfy, więc no całkiem spoko.
Natomiast goldy mamy dziwne, bo biją za więcej, 470, ale mamy za to gorszą penetrację, tylko 180. Więc no, to podobnie jak w Charioterze. Jeszcze z takich ciekawszych parametrów działa, jest dość celne, 8 stopni depresji działa, no czasami starczy, ale no, na większe górki już może być problem. No i mamy dość długi reload, 12,6 sekundy, więc no, niestety nie mamy zbyt dobrego DPM, ale tu raczej chodzi o to, żeby strzelać z cashów. Skoda mi niestety zasłoniła. No, zdarza się, kurde, jak gdyby nie to, może bym zrobił więcej, ten jeden strzał. Jeszcze szkoda, że od tego obiekta się odbiłem, bo też mogło na spokojnie wejść, ale nie wiadomo, kurde, poleciał chyba w górę. No mówię, celność jest ok, ale czasami potrafi ten czołg siać kalafiory. No tutaj wynik do przemilczenia, nie jest to absolutnie dobry wynik. Ale no, tak jak mówię, pierwsza bitwa jest raczej do mówienia pojazdu, a nie do robienia dobrych wyników. Raczej na drugiej bitwie staram się zrobić dobry wynik. Zarobkowo przy takiej przeciętnej bitwie bez konta premium zrobiliśmy ponad 22 tysiące, prawie 23, więc no widzicie, czołg może zarabiać. I tak jak mówiłem, wynik całkowicie do przemilczenia. Nic fenomenalnego, niektórzy by powiedzieli nawet, że wynik słaby. Ale trudno, tutaj tak jak mówiłem, w tej bitwie bardziej skupiam się na omówieniu pojazdu niż na zrobieniu dobrego wyniku. W drugiej bitwie bardziej skupimy się na walce, więc lecimy teraz drugą potyczką. Druga bitwa będzie teraz na mapie Winnice, w trybie dominacji, losowanie szermkami oraz semkami, więc no losowanie teraz jest fajne. I mam nadzieję, że uda nam się zrobić jakiś tam potężny wynik. Także poczekajmy aż wrzuci, poczekajmy aż tutaj wyliczy czas. I to o czym zapomniałem powiedzieć? No chyba nie, chyba już wszystko powiedziałem co do parametrów. No powiedziałem o żywotności, mobilności, oddziale. Mogę jeszcze powiedzieć, że czołg jest dość długi, ale za to niski, więc no... No niski, wąski, więc no myślę, że komfort raczej jest dość średni. No zasięg widzenia też raczej... Mało osób, kto by się interesował zasięgiem widzenia, więc no... Tak to wygląda. Więc jak należy grać z tym pojazdem? No jest to pojazd taki... Do gry jak ciężki, ale to nie jest taki typowy ciężki, że możecie grać na pierwszą linię. Tym najlepiej wykorzystać pancerz wieży, grać na wieżę. No i w przypadku spotkania pojazdu od boku używać pocisków HESH, które na spokojnie będą przebijać pojazd od boku, ale też trzeba odpowiednio celować, bo jak przemierzycie źle, bardziej w gąsku, no to wtedy możecie pożegnać się z damage'em. Oj, teraz odbiłem się od 110 tym zwykłym pociskiem, więc to jest trochę dziwne. Raczej 110 by takiego pocisku nie odbiła. Chyba musiał źle polecieć, ale spróbujemy teraz. Przejdźmy w gąskę, cyk, fajny strzał, 437 uszkodzeń. Ale no to widać ten reload, kurde, no. Normalne takie pojazdy bijące za taki damage, one... No może ładują podobnie, ale no... No jestem przyzwyczajony jednak do szybszego reloadu, może powiedzmy niecałe 12 sekund by to było fajne. Chimera ma bardzo podobny reload, ale za to ma większe uszkodzenia. Ale też z drugiej strony warto powiedzieć, że no hashy jednak nadrabiają ten DPM i tutaj w tym pojeździe też trzeba polegać się szczególnie na tych hashach w przypadku spotkania takich miękkich pojazdów. Natomiast jak spotykacie pojazdy dość twarde, no to lepiej wykorzystać właśnie te nasze przeciwpancerne pociski, które biją za mniej, ale za to penetrację mam dość dobrą. Dlatego też na tym pojeździe włożę skalibrowane pociski, żeby pojazd mógł łatwiej przebijać, szczególnie na tych hashach. O, T44, czy uda nam się go przebić, czy goś się obróci? No niestety, kurde, zabrali nam strzały, zabrali nam możliwość oddawania w niego ładnych strzałów i dlatego zrobiliśmy w niego niecałe 100 damage'a. Ale spróbuję prototypa załatwić, no. Ale patrząc po tym, jak tutaj nasza drużyna pojechała, no to raczej nie uda mi się w niego strzelić. Spróbujemy zwykłym hajakiem strzelić. Czy uda nam się go trafić? Oj, tylko za 209. No, trochę jestem rozczarowany, bo jednak, no, spodziewałem się, że strzelę go za o wiele więcej, że zrobię w niego o wiele większy damage. Podjeżdżamy teraz do Chimery. Chimery mi się wydaje, że uda nam się przebić z tych heszy. Cykładny strzał za 498. No i w sumie takiej walce 1 na 1, no to myślę, że z Chimerą mamy spore szanse na zwycięstwo. Tylko szkoda, że kurde gościu się poddał i nam mogą zabrać damage. Ale oddajemy ostatni strzał za 319 damage'a. No i kończyłem bitwę zwycięstwem. No niestety ta bitwa też nie była jakaś tam super rewelacyjna, też jakiegoś tam super wyniku nie zrobiłem. Ale no trzeba powiedzieć, ten czołg wymaga długiej bitwy. Jeżeli jest to bitwa szybka, taka powiedzmy 2-3 minutowa, no to... No już ten Charlemagne nie ma szans, żeby zrobić dużo. No tutaj jednak
przez tę mobilność oraz reload, no niestety ciężko jest robić dobre wyniki. Natomiast jeżeli mamy bitwę taką, powiedzmy, niemal do końca, powiedzmy takie 5-6 minut, no to na pewno Charlemagne jest w stanie zrobić o wiele więcej i na pewno da się tym zrobić mocniejsze bitwy. No niestety wszystkie bitwy, które miałem, nawet te, których nie pokazałem, były bardzo szybkie i nie byłem w stanie po prostu wykorzystać potencjału tego czołgu, więc no to trzeba podkreślić, że czołg wymaga po prostu długich bitew i na długich bitwach robimy właśnie tym pojazdem najlepsze wyniki. Więc tak jak mówiłem, udało nam się wygrać, zrobiliśmy 2220 damage oraz 2 fragi, dało nam to odznakę trzeciej klasy. Tak jak mówiłem, bez rewelacji żadnej, ale na pewno też warto powiedzieć, że to jest, powiedzmy, wynik powyżej średniej na ustępkach. Raczej na ustępkach średnia 2000, no myślę, że jest dobrą średnią, więc no powiedzmy wynik powyżej średniej, ale no i tak bez żadnej rewelacji. Zarobkowo bez konta premium zarobiliśmy ponad 31 tysięcy kredytów, więc widzicie, czołg w miarę fajnie zarabia. Jakbym miał jeszcze konto premium, to by zarobki wyniosły nawet, no, nawet 60 tysięcy, mi się wydaje, więc widzicie, pojazd potrafi zarabiać fajnie kredyty. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, zrobiłem trzeci wynik w obu drużynach, drugi w swojej drużynie pod względem damage'a. Pod względem expa już jestem najlepszy. Jedynie czego mi szkoda w tej bitwie, to że nie przebiłem WZ-y raz oraz no, nie weszło mi do końca w tego prototypa z HEK, bo był potencjał na zrobienie mu większych uszkodzeń. No ogólnie jeszcze powiecie, dlaczego ja tu wożę te zwykłe haki, skoro są hasze. Otóż no, dlatego wożę te haki, ponieważ zwykłe haki mają większe damage niż hasze, więc no, no powiedzmy takie sytuacje, że spotykasz, powiedzmy, takiego prototypa od tyłu, czy nawet walczy ze Skorpionem, no to hasze, to znaczy haki zwykłe biją za większy damage. No różnica wynosi 60, więc niektórzy powiedzą, że to bez sensu wozić na tym pojeździe haki, ale no, moim zdaniem czasami warto trochę ich wozić, nawet jeżeli nie macie jakiś tam super twardy czołg, no to nie musicie jeszcze dodatkowo płacić za hesze, tylko po prostu strzelacie z hajeków. Nie dość, że robicie większy damage przy spotkaniu papierowego czołgu, to jeszcze nie tracicie kredytów, możecie tak oszczędzać. Aczkolwiek jak ktoś nie gra tym pod oszczędzanie, może po prostu wywalić sobie te hajeki i dać sobie więcej heszy przeciwpancernych, więc no. Tak wyglądają bitwy na Charlemagne. Może jakieś tam super wybitne nie były, ale pokazały, że no, przy takich szybkich bitwach no niestety pojazd średnio sobie radzi. Ale przejdźmy do podsumowania, tu opowiem troszeczkę więcej. No także moi widzowie, co mogę powiedzieć o tym pojeździe? Otóż moim zdaniem Charlemagne jest pojazdem, który przede wszystkim wymaga długich bitew. No nawet widzieliście na odcinku, że w pierwszej bitwie, gdzie potyczka trwała te 2 minuty, no to nie zrobiłem jakiegoś tam super rewelacyjnego wyniku. Natomiast w drugiej bitwie, gdzie było trochę więcej czasu, no już byłem w stanie zrobić trochę więcej, więc powiem jeszcze raz, czołg wymaga po prostu długich bitew. W przypadku szybkich bitew na przykład w trybach dominacji, które pokazałem ze względu na to, że chciałem jeszcze zrobić misje klanowe, no to niestety nie przedstawiłem tego pojazdu w 100% rzetelnie. Więc jeżeli gracie ten pojazd, włączcie trybie dominacji, włączcie tylko trybie spotkaniowe, ponieważ wtedy macie bitwy o wiele dłuższe, będziecie w stanie zrobić o wiele więcej. Więc taka jeszcze porada ode mnie o tym pojeździe, więc tyle z porad. A jeżeli chodzi o sam pojazd, no to powiem szczerze, czołg nie jest zły, spodziewałem się, że będzie o wiele gorszy. Da się to robić nawet fajne wyniki, mój na przykład rekord na tym pojeździe to jest 4200, więc no, może niektórzy powiedzą, że to nie jest jakiś tam super rewelacyjny wynik, ale też no, mam 17 bitew, też powiecie, że nierzetelny ten odcinek, ale no, moim zdaniem te bitwy starczyły, żeby mieć obraz tego pojazdu. Ja w sumie w miarę ogarnąłem tą maszynę i powiem szczerze, w miarę przyjemnie mi się tam gra. Pod warunkiem, że bitwa się ułoży i nie jest to bitwa, powiedzmy, dwuminutowa, gdzie od razu wiem, kurde, że wynik jest przesądzony. Ja jednak uważam, że pojazd bardziej wymaga potyczek dłuższych, no szczególnie przez NDPM i mobilność. No niestety czołg jest trochę za wolny oraz za długo ładuje, żeby móc walczyć w szybkich bitwach, więc no krótko mówiąc, czołg jest mało uniwersalny, jednak potrafi pokazać swojego pazura. Czy bym kupił, jeżeli byłby w ofercie? No szczerze nie bardzo, no w sumie ewentualnie można sobie, powiedzmy, zagrać tym typowo for fun, tak powiedzmy
Kaliban, powiedzmy, z mniejszymi uszkodzeniami, ale za to z krótszym przeładowaniem i celniejszy. Więc, no, powiedzmy szczerze, czołg średnio opłacalny. Jeżeli go dostaliście z Kuli Śnieżnej za darmo, no to myślę, że można się cieszyć, bo pojazd ma jakąś tam swoją jakość. Ale do kupienia go na przykład za golda, czy powiedzmy za prawdziwe pieniądze, nie daj Boże, no to niestety już to jest pojazd średnio opłacalny. Także, tak jak mówiłem, Charlemagne spoko, ale szału też nie ma. Także to było wszystko z mojej strony. Dziękuję mojej widzowie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, ocencie, czy Wam się ten pojazd spodobał, czy też nie, czy film Wam się podobał, czy nie. I zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, a my kończymy. Do zobaczenia. Na razie.